taką cechą charakterystyczną prawdziwych lasów, lasów naturalnych, może być totalny bałagan, czyli zapuszczenie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wtedy las staje się prawdziwą i dynamiczną puszczą. Jak mówił nieżyjący już świetny znawca ekologii lasów profesor Tomasz Wesołowski, prawdziwy las powinien być 3 razy W, czyli wielowiekowy, wielogatunkowy i wielopoziomowy. Jak się rozejrzycie po takim lesie jak ten tutaj, ten kawałek Puszczy Białowieskiej, to to zobaczycie. Po pierwsze, jest tu mnóstwo różnych gatunków drzew. To nie jest monokultura. Mamy tu olchy, mamy tu graby, mamy tu dęby, mamy tu świerki. To wszystko na bardzo niewielkiej powierzchni. Do tego mamy drzewa bardzo duże, bardzo stare i bardzo małe. Tutaj pod nogami aż roi się od małych klonów, małych dębów i małych jesionów. Poza tym mamy różne poziomy. Mamy poziom bardzo wysoki, bardzo niski i ten las jest wielopłaszczyznowy, głównie dzięki martwym drzewom, stojącym i leżącym. I to jest kolejna charakterystyczna cecha dla prawdziwych lasów. I właśnie w takich lasach, w których mamy mnóstwo różnorodnych drzew, w tym bardzo dużo martwych drzew, mamy całe bogactwo życia. Porosty, mchy, śluzowce, mnóstwo grzybów, owadów i bardzo dziwnych ptaków, takich jak niespotykane w lasach, w których nie ma martwych drzew, dzięcioł trójpalczasty. A teraz proszę, rozejrzyjcie się po tych lasach, tak zwanych lasach, które macie naokoło i zobaczcie, jak mało cech prawdziwego lasu one mają.